Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lipki, a dzisiaj panowie znajdujemy się w Drewleksie, drugim. W ostatnim odcinku skończyliśmy na następnych i kolejnych misjach dla naszych towarzyszy, no i to też będziemy dzisiaj robili. Jak dobrze pamiętam, mamy Foxa i u niego mieliśmy misję z mutantami, więc wykonajmy ją od razu. Będziemy mieli jeszcze parę innych postaci do ogarnięcia, ale to możemy zrobić w sumie przy okazji. Prawda, wszystkich w sumie obejdziemy, jak tylko damy radę, ponieważ to jest w sumie, a może oprócz Kai, bo to jest w sumie nasz jakby główny aktualny cel. Jakby inne misje są w tym momencie albo za trudne, albo jest ich po prostu za mało w niektórych frakcjach, więc lećmy. Cóż, to inna sprawa, przyznaję. W porządku, zajmijmy się twoimi mutantami. Haha, dobra, i o to chodzi. No i zobacz, mam nadzieję, że to nie będzie nic specjalnie trudnego. I nie jest, chyba. No i co ci mówiłem? Proszę, banda świrów. To cała sfora mutantów. Ano. A to oznacza chwalebne zwycięstwo, dzięki któremu uznają nas w forcie za bohaterów. Może tak, a może i nie. Dobra, ale na to wygląda. Pewnie, oczywiście. Nie wiem, co by chciał powiedzieć przez to nasz Jax, ale możemy spróbować się właśnie z nim pobić. One nie powinny być aż tak trudne, przynajmniej to jest moje założenie. Czysto śmiałe. Zdobnie jeszcze nas dopada ta infekcja, nasza kochana. O! Dobra, tego się nie spodziewałem akurat, muszę przyznać. Ten skeks mnie troszkę zaskoczył, to był skeks czy raptor? Mniejsza. Zginę w ten sposób. Trzeba było sprawdzić plecy, szkoda, że nie zrobiliśmy tego jako postać, kiedy tutaj szliśmy, prawda? Po co robić zwiad? Po co komu zwiad? Po co komu jakiekolwiek ogarnianie okolicy? I ubezpieczanie tyłów, prawda? Kiedy można po prostu pójść na grasujące mutanty bezpośrednio. Dobra, tam jest... A to jest młody raptor, okej. Okay. Trochę jestem w szoku, że sobie z nim nie radzi, ale... Mniejsza... O, jeszcze gryzak, okej. Okay. Trochę tego będzie, moi drodzy, jak widzimy. Przeciwko nam. Oczywiście mutanty muszą iść na pierwszy ogień. Jeśli chodzi o wybicie. Z pozostałymi rzeczami damy sobie radę raczej bez większych problemów. Dobra. Ja rozumiem, że to byli kiedyś ludzie, ale serio, gorzej nigdy na nich patrzę. Ciekawe czemu. Może dlatego, że wyglądają jakby im po prostu flaki wypruło na zewnątrz. O, co to było? Znowu gra zaczęła sejwować i złapaliśmy jakąś ścinkę niefajną. Muszę powiedzieć, że to jest akurat dosyć irytujące i to nie jest pierwszy raz, kiedy się to dzieje. I ja rozumiem, że można mówić, że o, bo pierwsze gotiki to były takie i takie i ten system zapisu wyglądał i jak wyglądał. Ale to potem się działo też w gotiku trzecim. To samo działo się później w każdej innej grze Piranii. Że moment, kiedy gra zaczęła zapisywać nagle po prostu, potrafiło ściąć całą maszynę, nieważne jak mocna, bo ona nie była. Więc z mojego doświadczenia mogę powiedzieć tylko, że nie wiem czemu Pirania ich system zapisu działa jak działa, ale mniejsza o to. Chyba się tym drugim atakiem oberwę. Przyznać. Dobijmy tego mutanta. A, nie udało się, ale już zaraz będziemy się... one potrafią teraz pływać. O ile nie potrafił w poprzedniej grze, ale na pewno teraz mają bardziej już ludzki system animacji. Oczywiście można to uzasadnić w razie wypadku, że po prostu rozwinięto te mutanty, bo jak wiemy, nimi zajmował się jeden z naszych w tym momencie już byłych nie byli inkwizytorzy albo jak on się nazywał, nie egzekutor, zapomniałem nazwy. Chodzi mi w każdym razie o tego jednego dowódcę, którego imienia teraz nie mogę sobie przypomnieć również. Muszę przyznać, że mam duży problem z imionami i to się tyczy ludzi i to się tyczy postaci w grach. Mam ogromny problem z imionami. Nie jestem w stanie za cholerę ich zapamiętać. Jestem szybciej w stanie zapamiętać takiego Foxa czy jakąś Zołzę, bo to brzmi bardziej jak jakaś taka ksywka. Kalax, tak się goś nazywał. Kalax. Jeszcze zostaną trzy mutanty. Powiem wam, że myślałem, że będzie gorzej. Myślałem, że to będą jakieś mutanty typu cyklon. Czy coś innego tego typu.
Ale nie, na szczęście okazało się, że są to zwykłe... zwykłe grasujące. Mutanty. To jest ciekawe, są podzielone na dwie grupy. Czyżby w takim razie 5 było z tymi toporami dwuręcznymi, a 5 było z mieczami? Zostały podzielone w ten sposób? Ciężko mi powiedzieć. W każdym razie to nie będzie wielki problem, jak wspomniałem. Po prostu wyczyzujemy resztę łukiem. Bo możemy się z nimi bić, jak widzieliśmy. Jesteśmy w stanie z nimi wygrać, tylko... no, przydałoby się... troszeczkę mniej... obrywać przy okazji. Niestety ja nie jestem najlepszy, jeśli chodzi o walkę wręcz. Co pokazuje tylko i wyłącznie, że po prostu wyczyzowałem ten łuk i nie potrafię tak naprawdę w tę grę grać odpowiednio. I jeśli by przyszło do... jeśli by doszło do walki właśnie w zwarciu bardziej, to raczej nie mam za bardzo szans. Oła. Zabolało. Myślałem, że się obronię, szczerze mówiąc, bo... ścisnąłem prawie przycisk myszy. To przez Albów, prawda? To oni przemienili ich w obrzydłych, odrażających mutantów. To ich wina. Nie. To sprawka Eleksu. Niektórzy ludzie są zbyt słabi. Brak im hartu ducha. Oto co się z nimi dzieje, gdy przedawkują Eleks. W każdym razie to Albowie kontrolują tych mutantów, zgadza się? Niektórzy eleksetorzy faktycznie to potrafią. Ale nie wszystkich mutantów. Tak jak mówiłem, to odrażające. Dwie rzeczy. Przedawkowanie Eleksu często wydarzało się u Albów. To oni ładowali w ludzi takie duże dawki, więc po części jest to wina Albów. No i drugi rzeczywiście jest faktem. Druga rzeczywiście jest faktem. Część z tych mutantów jest kontrolowana przez Eleksatorów, głównie przez Kalaxa, jak już wspomniałem, ale nie wszystkie. To jest bardzo dobry punkt tutaj ze strony Jaxa. Nie. Nie wiem, czy Jax w obecnej formie powinien to mówić. Albo ja na przykład, jeśli byłbym tam, odgrywałbym taką postać. Nie wiem, chyba podejdziemy do tego w ten sposób. I co? Zadowolony? Nie zupełnie. Tak czy owak, całe to ratowanie Wszechserca nijak nie pomoże mi się zrehabilitować w forcie. W ogóle. Gdyby tylko usłyszało o tym więcej berserków. Racja. Wątpię, by ktokolwiek opowiadał o twoich heroicznych czynach. Wyświadczysz mi przysługę? Kiedy następnym razem obmyślę taki wspaniały, sprytny plan, po prostu wrzuć mnie do rzeki i tyle. Stoi? Choćbyś nie wiadomo, jak się starał. Wszystkie pomysły i tak biorą w łeb, co? Tak. Może powinienem się wycofać. Porządnie się zastanowić. Poddajesz się? Ja? Nigdy, nigdy. Ale muszę przemyśleć strategię. To wszystko. W porządku. Daj znać, kiedy zaznasz jakiegoś objawienia. Ty dowiesz się pierwszy. Mam wrażenie, że ja mu po prostu potrzeba jakiegoś świadka tych czynów jego. Albo może jakiejś grupy, która by została zaatakowana i akurat byłby w danym miejscu o danym czasie i mógłby im pomóc w ten czy inny sposób. To jest mój najlepszy pomysł, jaki mam, który mógłby go rzeczywiście jakoś zrehabilitować w oczach tych berserków. I zastanawiam się, co mnie tutaj atakuje. Wiesz, co mnie bawi, że Bomblos, wiesz, jest silniejszy niż tamten listy pazur teraz. To jest naprawdę przekomiczne. Tam jest jakaś chata, w ogóle muszę zaraz sprawdzić, gdzie my jesteśmy na mapie, bo nie wiem, gdzie nas wywiało. No tutaj, to blisko blisko fortu rzeczywiście, to będzie chata, jak zakładam. Nie, to nie będzie chata tej naszej koleżanki, a to będzie ta chata, przy której i tak byliśmy ostatnim razem, pamiętacie? Właśnie w sumie nawet z Foxem tutaj szliśmy, jak dobrze pamiętam. I tutaj nie pamiętam, czy byli mutanci, czy coś innego, ale coś to było. No właśnie, ta chata była zabita dechami, ale... tam jest łuk. Okej, spróbujmy się tutaj dostać w ten sposób w takim razie. Łuk myśliwski, okej, czyli pewnie nic wybitnego. Bo nie kojarzą, żeby on był jakiś super niesamowity. A my już tutaj w ogóle byliśmy i przeszukaliśmy wszystko. To tam to musiało zostać po prostu z winy mojej głupoty.
Dobra, ale mniejsza o to. Lećmy, moi drodzy, w takim razie na mapę. Mamy w ogóle punkt... to jest atrybut, nieważne. To nie jest punkt umiejętności. Lećmy z powrotem do bastionu i... Nie wiem, zaraz może weźmiemy załzę. Zobaczymy. Decydujemy się. Fox opuścił grupę, ponieważ wróciliśmy oczywiście tutaj. Nikogo ze sobą wtedy nie mieliśmy. No i właśnie, co dalej? Z Kają nie idziemy, bo tak jak mówię, to jest zdecydowanie zbyt trudne. Crowny... Raport dla dowódcy. Aktywność czujników wskazuje, że towarzysz Fox został schwytany przez berserków z fortu. Co? Jak do tego doszło? Fox oddzielił się od grupy i był sam. Szlak, gorzej być nie mogło. Zgarnęli go, zanim zdążyli zrealizować plan odzyskania w forcie dobrego imienia. Zaleca się natychmiastowy, kompleksowy skan całej bazy. Wiem, mały. Też się o niego martwię. Obyśmy dotarli na czas. Przyjąłem. Czy on przed chwilą za nami nie przeszedł? Czy to nie jest Fox? Książę powierzył mi kolejną misję. Sekundka, drap. W porządku. Znowu czeka nas zemsta na nielegalnych dostawcach? Jeszcze się okaże, czy pora wytaczać ciężkie działa. Zostałeś chłopcem do bicia. Tak jakby, ale to ja zamierzam bić. Jeśli zajdzie potrzeba. Kim jest nasz warciarz? Nazywa się Urax. To Alb. Nie inaczej. A że do nich należałeś, to będziesz najlepszym kompanem do tej roboty. Co takiego zrobił? Póki co nic. Muszę z nim trochę ponegocjować. Ma nam dostarczyć ogniwa energetyczne do starych maszyn, czy coś takiego. Wiesz, gdzie je dostał? A skąd? Może zabrał z depozytorium. Dla nas to bez różnicy. Gotowy? Nie teraz, sekundka. Ja tu widziałem, przecież to był... Jak nic, to był Fox, który tutaj szedł. Tylko gdzie on teraz poszedł? Pewnie nam już zdążył uciec stąd. No nie, nie... Jakbym... Jakie to było głupie. My dosłownie 5 sekund wcześniej widzieliśmy Foxa, który sobie szedł. Za nami. To jest tak źle zrobione. Ja przepraszam, ale to nie powinno być w takich momentach. Ogarniałem, na przykład jeśli się przeteleportujemy, to ten Fox nie powinien się z nami teleportować. A powinien był się oddzielić już wtedy, żeby właśnie uniknąć takiej sytuacji, bo teraz zobaczcie, jaki to jest paradoks, tak? Crowny nam mówi, że Fox został schwytany. Fox tymczasem tuptający sobie po prostu za Crownym. No właśnie. Dobra. Dobra. Na razie nic nie zrobimy więcej. O nie, moi drodzy. Zobaczcie nazwę tej misji. Proszę zachowujcie amerykańską pisownię niektórych rzeczy, bo to wygląda... Tak to właśnie wygląda. To jak kopalnia, która wybucha. Albo mina, która jest kopalnią. Albo kopalnia, która jest miną. Nieważne, drap. Nie chcę na to patrzeć, to tłumaczenie jest tak do dupy w niektórych miejscach. Przepraszam, ale to po prostu boli, ja mówiłem już to wielokrotnie. Albo zostało za mało pieniędzy w to włożone, albo zostało za studio wybrane. Tak. A może oba. Ale to jest tragedia, naprawdę to jest tragedia. Tak. Odwiedźmy tego skorumpowanego Alba. No to ruchy. Już jesteśmy spóźnieni. To lecimy w takim razie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Coś, że nas zaatakują inni Albowie, bo go odkryją. Coś. To jest oczywiście założenie, ale... Wiem, Urax powinien czekać gdzieś w tym kompleksie. Sprawdźmy okolice. Ja to może coś słyszę z naszej lewej. Nas chyba będzie chciał zaatakować. Nie lubię też tego, że tutaj na przykład teleportujemy się często w miejsca, gdzie są potwory wokół nas. Zamiast, nie wiem, wybić te potwory czy coś. Nie powinienem się zatrzymywać. Widzicie, patron na przykład. Idź przodem. Jestem pewien, że go znajdziesz. Będę zaraz za tobą. Nie wiem, dlaczego w ogóle jest możliwość, żeby nas teleportowało w takie miejsce. Nie powinno, moim zdaniem. Powinno nam znaleźć jakieś takie właśnie miejsce, gdzie nie ma żadnego przeciwnika w danym momencie. O Jezus, ten... Cudownie, ten patron się narzuca. To się bardzo źle skończy.
To się bardzo źle skończy. Tam były na żafle, które to gnije. To jest jakieś misji prawdopodobnie. Nas tutaj kolejne atakują. I właśnie dlatego nie lubię takich miejsc. Dlatego uważam, że to nie jest fajnie zrobione. Gdzie okej, okay, te tryto gnije to jest jedna rzecz, ale chodzi mi bardziej o na przykład tego nie cyklopa, tylko patrona. Zobaczcie, ale mi się mylą. Czy ten zmutowany robaś narzut cudownie. Ja rozumiem, że to miejsce zostało wybrane celowo, właśnie dlatego, że nikt się tutaj przecież nie będzie zapuszczał w tego typu lokacje. U tam jest jakiś miecz do sporawy. Można wskoczyć tam. A ten co w ogóle nawet nie tuptał, on po prostu przeleciał przez to. No moi drodzy, jakoś trzeba się stąd ewakuować. W sposób, który będzie najbardziej odpowiedni dla mnie, czyli ucieczka. Moc naszego plecaka. Oczywiście spróbuję tutaj zebrać co się da. Ten gość jest w ogóle w tej chacie tutaj zaraz obok. Tam nasz drab się bije, więc pozwolę mu się bić dalej. Do końca tych tężartych tytogniów. A, to są te świecące wnętrzności. O, dobra. To nice. Zrobiłem dwie misje za jednym razem może. Dzięki temu. Tylko właśnie najgorsze jest to, że nasz drab chyba troszeczkę padł. Pa. No to super, to super, to super, cudownie po prostu. Dlaczego akurat to miejsce? To mi totalnie siedzi, w sensie ja wiem dlaczego, ale no. Zmutowany robal, dobra, no żarty tutaj do ognia, ostatniego spróbujemy załatwić tutaj, który siedzi. Zbierzemy potem te wnętrzności, spróbujemy tego patrona ominąć. I chcę koniecznie do tego budynku iść tam, bo widziałem ten miecz, który może być ciekawy. Patron na szczęście się wraca. Ten robal nas zostawił. Póki co. Tytognij załatwiony. Chyba możemy zejść i... U, to coś jeszcze widzę. Ale chyba czyhacz się na nas nadal rzuca. Przynajmniej... Okej. Okay. Drab ewidentnie potrafi przenikać przez ściany. Na razie to coś z zewnątrz nas nie wchodzi i mamy brudną listę. Lista, woda, konserwy, suszone owoce, kuchenka turystyczna, zapalniczka, garnek, apteczka, teczka, maska gazowa, broń, latarka, nóż turystyczny, radio, kot, namiot, śpiwu, lornetka. To wygląda jak lista przedmiotów, którą mieliby mieć właśnie w takim jakimś bunkrze na przykład, na wypadek schronie atomowym, takim tak zwanym, nie? Takim mini domowym, jak robi na przykład, ojejku, jak on się nazywał? Czy to był Jerry Rick Everything, czy coś tego typu? Wybaczcie, ale nie pamiętam teraz. Jerry w każdym razie na pewno, jeśli chodzi o YouTubera. Jestem niemal przekonany, że to jest ten gość. To właśnie on buduje chyba coś takiego w tym momencie. Wybaczcie, nie śledzę jakoś wybitnie akurat tego kanału. Po prostu mi się skojarzyło i właśnie ta lista mi się bardzo kojarzy z tym. Albo ewentualnie 60 Seconds. Dla tych, którzy są na YouTubie od wieków i oglądają gameplay od wieków. U YouTuberów, którzy już dawna gameplayów nie prowadzą. No co to robi, no co, no, przyszło za nami, no a co ma robić? Z drugiej strony, coś co mogę tutaj skrytykować. Takiego syna nie trudno znaleźć. Alba da się wypatrzeć na kilometr. Lubią zwracać na siebie uwagę. Widzę, to my na siebie zwróciliśmy uwagę. Coś co muszę skrytykować to wejście, które jest tragiczne, w sensie nie jest w ogóle zabetonowane. Tutaj mamy dodatkową, jak widzimy, warstwę betonu, warstwą to po prostu fundamenty. Które w takim razie chyba byłyby dosyć cienkie, bo one wyglądają na około, bo ja wiem, 50-60 cm. No tak pi razy drzwi. Brakuje mi tutaj ołowiu, który byłby dodatkową barierą. I dlaczego ołów? Dlatego, że on całkiem dobrze zatrzymuje promieniowanie. Ale, żeby tutaj podkreślić też trochę moją niewiedzę. Nie gwarantuję, że każde promieniowanie, nie znam się na tym aż tak dobrze. Kojarzę po prostu, że gruba warstwa ołowiu zazwyczaj pomoże przed promieniowaniem. Nie byłoby prościej, gdyby banici sami produkowali ogniwa, zamiast polegać na obcych? Nie szukaj dziury w całym, co? Książę od zawsze tak to robi. Gówniane umocnienia. Nawet kiedyś mógł tu wejść dosłownie każdy. Widzisz, że... mamy tutaj kolejny pokaz tego, że oni nie rozumieją totalnie, jak działał nasz świat zanim, w sensie, ale nasz świat zanim
doszło do uderzenia komety. I to jest też ciekawe. Podoba mi się to po prostu, bo to jest takie fajne uzupełnienie świata, jak wspomniałem. Przygotowanie. Zawsze układać nowe zapasy z tyłu półki. Przechowywać tylko żywność, która nie wymaga chłodzenia. Zestaw ucieczkowy musi być spakowany i znajdować się pod ręką. Ukryć nóż w bucie, obserwować sąsiadów. Oni jako pierwsi rzucą się na moje zapasy. Okej, czyli mamy tutaj rzeczywiście kogoś, kto był przygotowany, czy przygotował się na jakiegoś rodzaju apokalipsę, czy może apokalipsę zombie, dlatego nie było tego łowiu. Ale to też by nie pasowało. W sensie po prostu brakowało mi jakiegoś takiego dodatkowego zabezpieczenia przed promieniowaniem. Plus nie ma żadnych masek gazowych z filtrami antyradiacyjnymi. Jak dobrze pamiętam, są odpowiednie filtry przeciwko właśnie pierwiastkom promieniotwórczym. Do masek nawet chyba MP5 jeszcze produkowane przez... To nie jest Liga Narodów Zjednoczonych, jak się nazywa to coś, ten twór. ONZ. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Nie Liga. Liga to była cudzoziemska. Więc brakuje tego. Brakuje jakiegoś nakrycia. Mam tutaj na myśli jakiś kaftan dodatkowy, przeciwpromienny. Bo w ogóle, tak a propos, często ludzie myślą, że o, wystarczy mi maska przeciwgazowa itd., itd. To może się przydać, ale nie w wypadku, kiedy mamy radiację. Kiedy mamy radiację i opady popromienne itd., itd., musicie mieć jeszcze dodatkowe nakrycie. Dlatego też często osoby, które na przykład uciekają ze stref popromiennych, im po prostu całkowicie niszczy się i pali ubrania. Dlatego, że ten osad popromienny, jak mówiłem już w którymś tam innym filmie, nie pamiętam teraz, czy to był też Alex, czy nie, on osadza się na ubraniach, na każdych praktycznie przedmiotach, które są na betonie. Wchodzi również w glebę, jak wspomniałem. I dlatego też nie możemy takich ubrań trzymać na sobie. I takie właśnie ubrania przeciwpromienne, jakiegoś rodzaju kaftany, są wymagane w takich sytuacjach. Bo inaczej, no co, moi drodzy, zobaczcie, tak jak ja jestem teraz ubrany. Mam praktycznie całe ręce osłonięte. To wszystko by po prostu osiadło. I prędzej czy później po prostu bym dostał tej choroby popromiennej. I nawet jeśli samo promieniowanie nie zabiłoby mnie od razu. A ten osad po prostu byłby gdzieś tam. Osad opadł. Nie osad. W sensie, wiecie, nawet jeśli nie ten pierwszy, pomijając to, że musiałbym jeszcze przeżyć przede wszystkim sam wybuch, który zazwyczaj, w sensie, to uderzenie termiczne, ta fala ciepła, ona się rozchodzi znacznie dalej niż fala promieniotwórcza. Czy te pierwiastki promieniotwórcze, jak daleko są wyrzucane. Jeśli dobrze pamiętam, znowu. Mogę się mylić. Niemniej. Chcesz spróbować się tam wspiąć? Może znajdziesz coś ciekawego. Albo chociaż spadniesz. No, zobaczymy. Mamy też jakiś safe. Spróbujmy go zhakować. Więc ja mówię, sama maska przeciwgazowa nic wam nie da. Dobra, 0, 9... 2,8. Nie 0, chwileczkę, 0 już było. 3,9. Nie, to będzie 8,9, bo inaczej by nie pasowało. 3,6. To jest jedyna opcja. Gotowe. Może być. Zbieramy. Tam widzę paliwo w ogóle jest. Myślisz, na dole. Że... Ja nie myślę. Ja działam. A teraz stul pysk. Nie myślę, ja działam. By nie być niemiłym, nie śmiem zaprzeczyć. A co w ogóle jeszcze tutaj warto dodać, to... Tak, to ma bardzo słuszne spostrzeżenie tutaj, że ej, czemu po prostu sami tego nie wytwarzacie, tylko polegacie na innych. Ale to są banici, oni... To jest ich sposób na życie, to jest ich sposób na... na utrzymywanie kontaktów, tak? Oni najpierw czegoś od kogoś chcą, a potem po prostu to kradną. Potem psują im się relacje, a potem naprawiają je jakoś w ten czy inny sposób i potem znowu zaczynają kraść, oszukiwać i tak dalej. Mówię, to jest po prostu styl życia banitów. Ale wszyscy ich potrzebują, dlatego że oni trafią czasami znaleźć rzeczy, które są niedostępne dla jednej czy drugiej frakcji. Nareszcie leci! Kometa kieruje się prosto na nas! A tak się śmiali, że jestem wariatem! I komu teraz do śmiechu, fajfusy?
Przygotowałem się, zgromadziłem zapasy jedzenia. Zapraszam, słodki kamyczku, rozwal nas na dobre! Ha, 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 ha! Peter zawsze wyprzedza wszystkich o krok! Ha, ha, ha! Ciekawe. Jestem bardzo ciekaw, skąd wziął tę informację o... W sensie, skąd wiedział, co będzie miało miejsce, ale... Nie, nie widziałem tam żadnych teleskopów ani z tego typu. Może po prostu zakładam, że jakaś apokalipsa będzie i teraz sobie to uzasadnił. Na zasadzie, wiecie, to jest trochę jak powiedzieć, że o, w końcu będzie spadek, nie wiem, cen czegoś tam, w końcu ten czy tamten rynek się rozwali. Jeśli nie podamy konkretnej daty, to prędzej czy później się to po prostu stanie, tak? Wiele rzeczy po prostu się wydarzy, jakby powiedzieć, że nie wiem. Będzie wojna z kimś tam, tak? Nie wiem, za 50 lat będzie. A mówiłem, że będzie wojna z kimś tam, tak? No, to jest troszeczkę sposób, w jaki manipulują również często często ludzie zajmujący się ezoteryką, czyli wszelakie wróżki, wróżbici i tak dalej. Używanie ogólników, niepodawanie konkretów, etc., etc. A potem mówienie, że o tak, to o to mi chodziło, nie? No, wybaczcie, bo zaraz zacznę kolejne ranty. Zapewniamy przyszłość całej rodzinie. Już dziś zapisz siebie i swoich najbliższych do testu umiejętności. Nieskończone niebiosa, bo liczy się przyszłość. Okej, czy mam ulotkę na temat jakiegoś testu umiejętności? Zakładam, że to może być jakiś test na zasadzie sprawdzenia, jacy ludzie są najbardziej użyteczni, przydatni itd., itd. Cóż, mniejsza. Widzimy okiem, co tutaj jeszcze znajdziemy. Widzę ten miecz cały czas i o niego mi głównie chodziło w tym wszystkim. To jest ostrze łańcuchowe, no to... Nie powiem, że nie było warto, ale liczyłem, że to będzie coś specjalnego bardziej. Patrz na jej i po prostu lokację tego przedmiotu. To jest bardzo ciekawe w ogóle, jak to się zawaliło tam u góry. Widzicie, są... Jest beton, który naprawdę niewiele brakuje, aby spadł na nas. Uważam to za bardzo niebezpieczne, by się tam w ogóle przemieszczać. Nie żeby w ogóle cokolwiek na tej planecie było wiecznym. Gdzie mamy to ostrze łańcuchowe? Zobaczcie. Tego teraz szukał. To jest inna rzecz. To jest topór. To jest topór. A, to jest uszkodzone ostrze łańcuchowe, no. Ale możemy je przerobić na normalne niedługo. I on wymaga 64 siły, ale jest... Naprawdę nie najgorsze. No, powiedziałbym, że naprawdę nie najgorsze, patrząc na ten nasz obecny ubijak. Zresztą... Okej, okay. Praktycznie to samo co pałasz, tylko nasz ubijak ma lepsze możliwości. Tu widziałem 51 ostrzy kuriera, to może być też bardzo ciekawa broń do użycia. Wymaga tylko szóstki siły, a my chyba i tak mamy tę siłę sobie... podbić i czy tam się coś rzuca? Tak, rzuca się tego Alba, zresztą podoba mi się jak teraz to rzeczywiście śmiesznie pasuje do tego, co Drap powiedział, nie? Że oni lubią, albowie lubią się jakoś tam obnosić i być widoczni. Ten atak był totalnym przypadkiem, ale widzicie, teraz na przykład to pasuje do tego, co powiedział Drap. I tam można po prostu to uzasadnić, tak? Że patrzcie, tylko Drap powiedział, że oni lubią, jak się ich widzi. Teraz, skoro ten potwór go zaatakował i jest tak widoczny z odległości, no to można powiedzieć, że rzeczywiście to lubi. Nieważne. Kochany pamiętniku, byłam w ogrodzie i podsłuchałam rozmowę mamy z tatą. Ta robi za królika doświadczalnego, tak powiedziała mama. Nie wiem, co to znaczy, ale mama wyglądała na smutną, więc to pewnie coś niedobrego. Spytałam dziś mamę, co to znaczy królik doświadczalny. Powiedziała, że jestem dość duży, żeby znać prawdę. Tata ma iść do laboratorium, w którym wstrzykną mu jakieś lekarstwo, żeby się dowiedzieć, jakie ma działanie. To nie jest niepopularna technika. Jest masa badań, gdzie ludzi... No cóż, bada się pod kątem ich reakcji na pewne rzeczy. Oczywiście jest to już w naszym świecie. Działa to tak, że najpierw są badania na zwierzętach, najczęściej, albo w jakiś sposób na komórkach, które są albo zwierzęce, albo ludzkie. Bada się, jak to wygląda tam. I mówię to na przykład o kosmetykach. A potem dopiero jest faza testu na ludziach, gdzie już wszystko jest potwierdzone, że o, na zwierzętach to nie ma jakichś wielkich efektów. Potem testuje się to na ludziach i wtedy dobiera się grupę ludzi, która jest najbardziej zdrowa, czy ma odpowiednie cechy, bo nie zawsze muszą być to ludzie zdrowi, która ma odpowiednie cechy i bada się na tych ludziach, jak to działa i tacy ludzie mogą się zgłaszać. Powiem tak, to nie są... Za to można naprawdę spore pieniądze zgarnąć, tylko trzeba mieć bardzo konkretne
chciało bardzo, bardzo konkretne wymogi spełnić, więc no. Ale jeśli ktoś byłby zainteresowany, to polecam sobie poszukać, polecam sobie sprawdzić, jak to działa. Jeśli nie zależy wam na waszym życiu, czy macie za dużo wolnego czasu, to wiecie co robić. Ach, autodestrukcja. To było okropne. Przez kilka kolejnych miesięcy nie będzie lekko, kochanie. Mam nadzieję, że nie będę musiał zostać w laboratorium zbyt długo i że nie będą przesadzali z badaniami. Wiem, że już to mówiłem, ale chcę, żebyś pamiętała, jak bardzo kocham naszą małą rodzinkę. Zrobię wszystko, żeby jak najszybciej wrócić do domu, ale jeśli coś mi się stanie, nie będziesz musiała się o nic martwić. Kod do sejfu to 578... 5978. Zaopiekuj się naszą księżniczką. Okej, czy mamy kod do sejfu? W razie wypadku... rozumiem, że tam po prostu odłożę jakieś pieniądze. To jest ciekawe, raczej bym się spodziewał, że to będzie jakiś rodzaj konto oszczędnościowe, które mieliby otwarte jako rodzina i po prostu... Cholerka. Czemu tam w ogóle dźwięk? Czemu ja mam zmontowany robal walnie? To jest dźwięk, jakby mnie poraził. Jeszcze nie ma sensu. Tu jakąś pajęczyną, ale nie... nie elektrycznością. Dobra, dobijemy go. Może być 300 expa. Nie pogardzą na pewno. Ja chciałem się dostać na razie na górę właśnie, to jest tutaj. Więc okazało, że tutaj będzie stoić. Nie wiem, czemu to nie było jakieś konto oszczędnościowe. W sensie, z całym szacunkiem, ale... ja wiem, że ten świat nie jest koniecznie takim samym jak nasz. Absolutnie nie jest, szczególnie jak widzimy technologię, którą miały nieskończone niebiosa, ale... konta bankowe raczej myślałbym, że będą normą, raczej bym... mówiąc, nie znam zbyt wielu osób, które trzymałyby pieniądze w formie fizycznej, gdzieś ukryte. Częściej jest to złoto, częściej są to przedmioty po prostu, które mają dosyć dużą wartość, albo nie będą traciły na tej wartości. Niektórzy idą w dywersyfikację typu, częściowo mają to na przykład w udziałach, częściowo mają to na kontach bankowych, częściowo mają to w złocie fizycznym. Nie tylko udziałowym. Częściowo mają to na przykład w zegarkach jakichś drogich, co dla mnie akurat jest... nie wiem, nigdy nie rozumiałem fenomenu drogich zegarków, czy drogich butów, czy czegoś tego typu. Kruszec, wiem skąd jakby się to wywodzi i wiem skąd... dlaczego to po prostu tak wygląda z perspektywy historycznej, ale totalnie rozumiem zegarków i butów, ale prawdopodobnie jest to po prostu specyfika rynku. Albo raczej konkretnych grup ludzi, które same nakręcają ten rynek. Nie, tutaj mam jakiś rysunek, który jest ok. Kartkę z dziecięcego pamiętnika znowu. Kochany pamiętniku, mam w klasie koleżankę, której tata pracuje w laboratorium. Któregoś dnia nie wrócił do domu i od tamtej pory słuch o nim zaginął. Boję się, że mój tata też zniknie. Powiedział mi, że nie mam się czego bać, ale to wcale nie pomaga. Mama tej koleżanki była bardzo smutna i cały czas płakała. Nie chcę, żeby mojej mamie było smutno. Okej, czyli prawdopodobnie ten mężczyzna zmarł podczas badań. Co nie wydarzy się, przynajmniej w dzisiejszym świecie tak często. To było 5, 9, 8, 7. Nie? Nie udało się. 5. Chwileczkę, czy jestem głupi? Czy to jest inny save może? Sekundka. Fotografie, stara ulotka. Wiadomość Nerona. To jest wilgotny pamiętnik. Coś innego. Kurczę, strasznie dużo tych notatek mi zostało, no i teraz mamy. A wiesz co? Inaczej, skakujmy to. 5, 8, 7, 9, cokolwiek. A bo to było 5, 9, 7, 8, te 7 ze zamką były zamiane, ale nieważne. Gotowe. Gdzie to zapomniałem? Duża torba Alexitu, no tak. A i to wszystko, tak? Co zostały? Dwa wina, dużą torbę Alexitu i topór bojowy. Nie powiedziałbym, że nie miałoby się o co bać, chyba że... nie no, nie został przecież ten safe chyba otwarty, przynajmniej nie wyglądałoby na to. Po prostu kłóciłbym się, czy nie miałyby rzeczywiście się o co martwić, gdyby on zniknął, gdyby zmarł tam. Niemniej, moi drodzy, szybciutko jeszcze... kurde. Szybciutko jeszcze tutaj zbierzemy trochę przedmiotów. Tak się rozglądam tylko, czy na pewno tutaj niczego nie ma w okolicy. Bo widzę, że jest całkiem sporo oczywiście rzeczy tutaj porozrzucanych.
przy tej stacji benzynowej. W ogóle zobaczcie, jakie wielkie. Nie oszukujmy się, to są wielkie dystrybutory. Szczerze, te, które ja kojarzę z rzeczywistego świata, są niższe. O jakieś, nie wiem, 30-40 cm. Ale może to po prostu moje strzeganie. A tutaj chyba byliśmy, bo kojarzą ten napis na ścianie. Jestem nie... Tak, byliśmy tutaj na pewno. Czyli po prostu nie wszedłem tam, pewnie ze względu na te potwory, które się tutaj czaiły w przeszłości. A pójdźmy jeszcze do tego Alba. Szybko z nim pogadamy, moi drodzy, będziemy kończyli. Ja wiem, że mamy już ponad 30 minut, ale to dlatego, że ja w dużym stopniu też gadałem tutaj o pierdołach różnego rodzaju. Tylko gdzie tu jest wejście? Do której strony tutaj jest wejście? Proszę bardzo. Jakieś okulary, mój szósty zmysł. To fajna nazwa okularów, mój szósty zmysł. Czy ty masz szósty zmysł? W naszych okularach zobaczysz każdy przedmiot. Mój szósty zmysł, już dzisiaj. Oho, książę przysłał kogoś nowego. Ja robię za ochroniarza. Dogadaj się z drabem. To jest śmieszne. Nie znamy się. Z rozkazu księcia przybyłem, by negocjować z tobą nową umowę. Może tak, ale kogo to obchodzi? Książę musi się nauczyć, że jeśli liczy na dalsze dostawy komórek energetycznych, coś powinno się zmienić. Co? A to niby dlaczego? Ostatnia partia okazała się zbyt duża. Zauważyli to główni technicy. Sporządzono raporty. Władze depozytorium nabrały podejrzeń. Wciąż mnie nie przyłapano, ale na pewno to się stanie, jeśli wszystko będzie po staremu. Książę raczej na to nie przystanie. Co więcej, kazał mi dobrze ci wytłumaczyć, aby kolejny transport był identyczny, ale za połowę ceny. Reszta to twój problem. Powiedziałem swoje. Nie zamierzam tracić czasu na dyskusję. Wow. Okej. Okay. To tak wygląda. Kurwa! Co się stało? Emon teleport. Uraks się teleportował. Więcej go raczej nie zobaczymy. Kurwa! To tyle, jeśli chodzi o energię dla krateru. Szybko nam jej nie zabraknie, ale teraz będziemy musieli znaleźć nowe źródło. Kolejne utrapienie. Książę nie ucieszy się na te wieści. Chyba się spodziewał, jak to wszystko się potoczy. Gówno prawda! Skąd znowu taki pomysł? To nie pierwsze zadanie, które nam przydzielił. Żadne nie poszło zgodnie z planem. Zupełnie jakby chciał, byś go zawiódł. Jestem jego ochroniarzem. W sumie to jest naszą niańką na ten moment. I dlatego zrzuca na ciebie same beznadziejne zlecenia? Myślę, że to jest to nie pytanie. Ma żadnego sensu. Według ciebie książę wiedział, jak skończą się te negocjacje? Baxter to nie idiota. Gówno prawda. Nikt nie mógł tego przewidzieć. Na pewno? Na pewno pomogę ci stulić ryj, jeśli sam tego zaraz nie zrobisz. Właśnie. Więcej o tym nie wspominaj. Kapujesz? Chyba, że znowu się to powtórzy. Zamknij się! Bardzo mocno się zgodzę, że Baxter to nie jest idiota. W sensie, może jest prostakiem, ale nie jest idiotą. Bycie prostakiem, a bycie idiotą to dwie różne rzeczy. Nie każdy prostak jest totalnym idiotą. Myślę, że Baxter wiedział, co robi. I myślę, że rzeczywiście przesłanki świadczą ku temu, czy prowadzą nas w stronę tego, że z jakiegoś powodu chce, żebyśmy my dostawali takie misje, które nie mają szans na powodzenie. No tutaj na przykład jak nie można było tego przewidzieć? Można było to przewidzieć, to jest dość oczywiste, tak? Chce ten sam większy ładunek za pół ceny gościa, który to już wykrada. Była bardzo mała szansa na powodzenie, a outcome był niemal pewny. Albo nawet bardziej prawdopodobne było to, że coś tak skończy. Zobaczcie, ten depozytorium. Teraz przed nami, więc jesteśmy tutaj przy tej śnieżnej osadzie. Hej. Dobra, to ogarnęliśmy. W ogóle dowiedziałem się, że tych teleportów jest znacznie, znacznie więcej. Przez przypadek z achievementów tej gry. No ale moi drodzy, na ten moment to by było tyle. My szybciutko się przeteleportujemy tutaj do bastionu. I w następnym epizodzie będziemy kontynuowali te nasze misje dla towarzyszy. Tylko pozwólcie, że draba zrzucą tutaj. Niech pójdzie sobie, gdzie tam ma iść.
I tak jak mówię, z mojej strony to było na tyle. Dziękuję wam za uwagę, moi drodzy. Widzimy się w następnym epizodzie już jutro. Tymczasem do zobaczenia, do następnego i na razie.